muru jest Przemysław Tkacz. Zamykamy. Zamykamy. 1923. Brawa dla pana Krzysztofa. Brawa dla pana Krzysztofa. Marcin Galant, czyli bardzo pogodny człowiek, przede wszystkim nauczyciel Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych. Wspaniały ojciec, wspaniały mąż. Rodzina Galantów zasłużona dla zielonogórskiej koszykówki. Niestety Marcin od 9 lat boryka się, walczy dzielnie i bohatersko z nowotworem. Skończyły mu się furtki, jeśli chodzi o leczenie w Polsce, dlatego zdecydował się kontynuować leczenie poza granicami, konkretnie w Niemczech. No i próbujemy ułatwić mu ten proces poprzez zbiórkę pieniędzy dzisiaj w CRS-ie oraz poprzez szereg imprez charytatywnych, które odbywać się będą przez najbliższe tygodnie, być może nawet miesiące, bo pomoc naprawdę jest potrzebna wielką falą. Dzień dobry, zbieramy na pomoc dla Marcina Galanta. W tym czujemy się jak ryba w wodzie. Padł pomysł, czy nie pomożemy, oczywiście pomagamy, zbieramy fanty, będziemy licytować. Dzisiaj licytacja medalu, zbiórka do puszek. Od jutra zaczynamy licytację na Facebooku i na Allegro, także działamy prężnie. Jest to człowiek potrzebujący, tak? Nazwisko czy nie nazwisko, ale staramy się pomóc każdemu, a przede wszystkim jeśli ktoś jest ze środowiska koszykarskiego. Mamy dosyć dużo doświadczenia w tym co i jak. Ludzie widzą, że robimy dobre rzeczy, także chętnie nas wspierają, też sami dają różne gadżety, także jest bardzo fajnie.